Hej wszystkim, z tej strony Beto, witam was bardzo serdecznie w Wings of Honor Battles of the Red Baron. To jest kolejna gra, którą się zagrałem troszeczkę. Bardzo fajna gra. O samolotach praktycznie. Będziemy bombować różne rzeczy, będziemy strzelać różne rzeczy i będziemy latać różnymi rzeczami. Przynajmniej tylko samolotami praktycznie. Dobra. Mamy właśnie tutaj dwie kampanie, aliancką i niemiecką, nagram obydwie. Najpierw zacznę sobie od alianckiej. Oczywiście moja nazwa. Poziom trudności trudny, średni i łatwy. Wezmę sobie na średnim. Pomoc na mierzeniu celu, połowę ciągu przeciwników i ochrona samolotu. Dobra. A właśnie, mamy tutaj różne samoloty. Ten sobie wezmę, ten jest ładny. Kampania aliancka, misja pierwsza. Patroluj frontowe linie i zniszcz niemieckie baterie ciężkiej artylerii na południe od miasta. Następnie przepływać głęboki rajd na tyłach wroga, sprawdzając tartak znajdujący się obok lotniska wroga. Na swojej drodze do ataku będziesz przelatywać nad miastem. Zastrzel wszelkie samoloty wroga, które napotkasz na swojej drodze. W ogóle muzyka to jest świetna. W menu. W sumie nie tylko w menu. Dobra, na szczęście gra po polsku. Już ją w Polsce kupiłem, dawno temu. Dobra, okej. Dobra. Panie! Kurde, o nie! O! No to kurde zrobiłem! Dobra. Mamy rakiety, prawym przyciskiem myszy. Lewym przyciskiem myszy mamy ten karabin. Trzeba sobie tutaj przypomnieć sterowanie. Jeżeli się włos zwiększamy, ciąg, jeżeli się S zmniejszamy. Dobra, musimy balon dostrzelić. Rozdupcony. Okej, punkt kontrolny. Jak już zwiększymy ciąg, to nie musimy go dalej trzymać w klawisze W. To jest po prostu tylko do zwiększenia prędkości. Rozdupcony! Do góry. W ogóle jest nasze życie. Tutaj jest chyba nasze życie. Na tych licznikach. Na niebiesko zaznaczone nasze samoloty. Nasi przyjaciele. Chyba. Och, bardzo przemysłem. Teraz, które to jest życie, a które to jest. Które to jest nasza benzyna. Gdzie w ogóle mamy benzynę tutaj. Ujdą trochę rakiety. O nie. Aha, bo tutaj mamy ten licznik rakiet jaki mamy. Dobra. Dobra, jeszcze sobie raz pokołujemy. Rozdupczyć! Tam jeszcze chyba coś było, jeśli mniej. Bateria przeciwtechnicza. Pewnie też będziemy musieli rozwalić. Kto wie. No to rozrzucamy, kurde. No, rozrzucamy. Czy to są samoloty wroga? Nie, to nie są samoloty. O nie, nie, nie. To nie są samoloty, tylko to są te, baterie te przeciwtechnicze. Samoloty, oh yeah! Dobry, to jest fajne.
There's another pair of balloons. Shoot them down along with their escorts. You can also order your radio to target one of the balloons. One two with the mouse cursor. Press F9. O, możemy. Możemy strzelać naszym krosiom. Strzelali, ja tylko nie wiem kiedy jak. Ojej, prawie on gdyby mi wjechał. Takimi samolotami będziemy latać w kampanii niemieckiej. Aha. A, dobra. Już widzę, gdzie jest ten życie i gdzie jest... I co to jest to drugie? Wracamy. No to, żebym to zrobił, kiedy wjechałem w niego jak nóż w masło. O nie, i teraz będzie od początku pewnie. Nie. Okej. Okay. O, w mordę. Ale żebym kudę wznowił nagranie. O nie, już jest rozpierdzielony samolot. Dobra, zapiszę sobie, które grę oczywiście. Bo się dowiedziałem, że mogę sobie zapisać. Tak, mogę pozwolić moim właśnie towarzyszom, żeby zabijali tych wrogów, ale to jest pod klawiszem F9, a pod klawiszem F9 mam nagrywanie. Dobra. No takie, to... O nie. Nie trafię. Dobra. Tutaj, kurde, zaraz to dobre. Dobra, rozwalony. Mam też bomby oczywiście. Się to też dowiedziałem. Kresionku sobie zmieniam. Rozpiszczamy ich. Okej, okay, uważać, trzeba. O tym nie możesz naprawdę mocno sponiewierać. Ty gnoj, jak ty mi tutaj śmiesz. Rozwalać mi samolot piękny. Dobra. Jakoś tak mi rakietami nie trafią. O kurde. Ale to działa przy tych lotniczych, mnie tutaj rozwalają. Tak chcę celować z wyprzedzeniem, że... Jezus Maria. Dobra. Rozwalony samolot, który mam. A teraz się nie można sobie. Dobra. Teraz mi to mówi, co możemy jeszcze zrobić. Szkoda, że nie powiedział mi wtedy, jak atakować. Że tak to by nie miało znaczenia, bo nie mógłbym używać tego klawisza. A jak chciałem sobie zmienić ten klawisz, no to nie mogłem. Nie wiem dlaczego. Więc będę musiał sobie zmienić nagrywanie na F8. Co tu jest? Dobra, to jakieś kamulce. Myślałem, że tu są jakieś te czołgi czy coś. Dobra. Tam jest coś. Sobie tutaj bomby. There's the lumber mill. Go in for a closer look. Feel free to drop any remaining bombs while you're at it. Dobra, uwaga, teraz rozwalimy to. Hop. We've got all the information we need now. Aha, dobra. Mówił, że mam użyć bomb, no to kurde. Press escape to end the mission. Fly back to land at your airfield.
Wiecie co? Wrądy na lotnisku. Bo mogę sobie też to co? Pominąć wszystko, ale chcę sobie też... chcę sobie spróbować po prostu... wyjść... wyjść z tego poziomu po prostu przez wylądowanie na lotnisku. Przekażę sobie tych rozwalę. A czemu nie? Rozbliżamy. A psuje mi mój samolot piękny. Jak śmiał. Jebudu, dobra. Trochę ich tutaj potrzebowałem. O, to jakieś chyba czołgi są? Nie. Pole marihuany. No dobra, to są baraki. A spiżdżona, dobra. Idziemy na lotnisko. W sumie nie idziemy, tylko lecimy na lotnisko. I teraz zauważyłem, że mapę zasłania moja kamerka, więc będę musiał ją sobie przenieść na drugą stronę. Dobra, przed wylądowaniem na lotnisku sobie zapiszę też. Co to mi tutaj kudy lata przy lotnisku? Co? Co to ma być? Co to za kudy LFG Roland C2? Look over there. Another recon plane. Shoot it down. Shoot down the enemy plane. Czy mogłem zakończyć misję i teraz mogę też tego kolesia załatwić. Ciekawe, czy to by oddziałało na inną misję. Jakbym go nie zastrzelił, to wtedy by się pojawił w drugiej misji. Nie bomba. Tylko rakieta. Ej no, dlaczego kurde? No, ja go przecież chwaliłem. O dobra. Rozpiszczony. Dobra, a teraz sobie muszę zapisać to. A! Chciałem sobie wziąć ten. Miałem menu, żeby zapisać sobie, ale przecież escape'em wtedy muszę... no wychodzę wtedy z tego. Z gry. Nowe samolociki. To jest Newport jakiś, to jest ARK. To jest kolejny Newport. To bierzemy sobie... No, bierzemy sobie tego. Zapisz grę. Oje. Rozpoczynamy kolejną misję. Czyli to nie oddziaływało na kolejną misję. Ponieważ znowu się tutaj pojawił koleś. Trzeba go rozpiździć. Where is the enemy? Dobra, to jest the enemy. Ginąć go! Kurde! No, nie będzie mi tych kurde patrolował koleś. Fotografować kurde paparazzi jeden. Once both targets are in ruins, we'll launch a strike on the German encampment south of the city. Dobra, szkoda, że można jeszcze więcej. Jeszcze szybciej niż... Okej, bombowcy. Chyba będziemy musieli ich pilnować, żeby nam ich nie zastrzelili. To też wtedy będzie nieudana misja, jeżeli nam zastrzelą te nasze bombowce. Zrobimy pętlę, uwaga! Nie zrobimy pętli, ale może tak? There's the bombers and the recognition signal. Good, now fly along with the bombers towards the factory. No to pewnie to wyszło. Enemy planes are approaching. Keep them away from the bombers. Where is the planes? Tu jest the planes. To musimy ich teraz znowu rozpiździć. Upatrzcie Pentagon. Fucker.
Dobra. Trochę poturbowany. My też. Rozluczałem go. Dobre jest też to, że to nam zaznacza przeciwników, których atakujemy. Chyba możemy pomóc bombowcom. Właśnie to zrobię, bo jak zniszczą nam bombowce, to wtedy będzie dupa. Trzeba rozwalić fakersów. Dobra, gdzie on jest? Za dużo tutaj tych rzeczy jest. Napiszę sobie oczywiście też. Napisz. Tam jest koleś. Zidan. Dobra, na cenę. Jak będę mógł te bomby sobie tutaj rozłożyć, to wtedy sobie będę rozkładał tutaj. Panie, kurde, gdzie mi tutaj pan lecisz w mojej pozycji? A to chyba się nic nie zrobię. A tu mam dwóch kolesi. Trzeba zmniejszać czołg, żeby po prostu ich nie przestrzygnąć, tych wrogów naszych. Jeszcze jest jeden tutaj Żydan. Nie, panie kurde, gdzie pan lecisz? Chyba ten faker jest za daleko. We lost the myśliwiec. To się bombowy z niemyśliwiec, kiedy co jak... Hop. Dobra, rozpiżone. Oj, panie, uważaj pan, jak lecisz, bo gdy zaraz ciebie też stracimy. Tutaj cały czas jest ten samolot, który mnie wkurza. No, tak daleko. Come join the fun. Czemu oni nie mogą tego zrobić, kiedy? Nie, bro! Dobra, z życiem nie jest tak źle. Boom. Dobra, na spiżdżone znowu. Trochę zakiet sobie korzystamy.
ma namioty też rozwalone. Ostatnia bomba mi została. A dobra, udało się. Tym razem, kiedy wylądujem na lotnisku. Okej, zaraz wyląduję, panie. Może znowu coś znajdziemy ciekawego? Fajnie by było. Znamy nas tutaj, rozczują. Czy chcą rozdupczyć. Patrzę sobie jeszcze do rakiet. Fajnie to wygląda. No, troszeczkę daleko jest to lotnisko nasze. Ale przynajmniej raz muszę wylądować. Zamiast po prostu pomijać misję. Okej, tędy muszę wylądować. No, zmniejszamy powoli ciąg. Land on the airstrip. Krówki. Nie, to koniec, dobra, nie krówki. Zjeżdżasz mi z drogi, póki ląduję. Co za frajerzy. Nice landing. Oh yeah. Dzięki za komplement. Ja to jestem bliższy lądowania. Zobaczmy jeszcze samoloty. Teraz ma tylko troszkę większe. Teraz mamy Sopwith Poop. Nie będę robił trzeciej misji, bo pewnie już będzie za długo trwać. Myślę, że po prostu będę robił tak, że zacznę po prostu kolejną misję w kolejnym odcinku, po prostu nie będę w środku misji zaczynał nagrywania. Więc tak, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie w górę suba, dzwoneczek, co tam jeszcze chcecie. Do usłyszenia i na razie.